przyczepi! Nie bój się! Wyjdź do nas! Proszę, proszę! Jaki jesteś cieplutki! Uwielbiam tulić życzenia! A one lubią tulenie! Szczególnie od ciebie, Tru! Są od tego szczęśliwsze i zdrowsze! I spełnione! Dużo wiesz na temat życzeń, Zi! Badanie ich sprawia mi radość! Codziennie czegoś się od nich uczę! Wszyscy wiedzą, że życzenia są fajne, ale spójrzcie na te narzędzia! Są niesamowite! Na przykład to! I to! I to też! I to jest superowskie! Nawet wiem, do czego to służy! Ninja kopcios! Hak, hak, hak! Moc kota ninja! Ostrożnie! Ten rzeczołaper wiele potrafi. Wciąż uczę się go używać. Wciąż się uczysz, łapie. Au! Rzeczołaper posiada potężną energię łap i czep. Życzenia lgną do niego. Popatrzcie! Mala, maza, mim. O! Używam go, kiedy muszę przenieść gdzieś życzenia. Mala, maza, mim. Super! Mogę teraz ja? Proszę, ja, proszę, mogę, ja. Daj! Przykro mi, Bazylii, ale rzeczołaper jest zbyt potężny, by być zabawką. O, dobrze. Ale jest coś, w czym mógłbyś mi pomóc. Życzenie z Chowik schowało się w gabinecie. Mógłbyś je znaleźć i mi przynieść? No jaha! Rzeczołap Bazylii się tym zajmie! Schowik! Wiem, że gdzieś tu jesteś! Wychodź, 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 ty mały śliczny ukrywaczu! O, tu jesteś, schowiku! Aha! O! Co? O, gdzie on jest? Gdzie on jest? Mam coś, co pomoże mi cię znaleźć! Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Najlepszy rzeczołap do dzieła! Co tam Zim mówił, żeby go uruchomić? Monga monga ma? Mali minga mu? Migul magul mi? Mala mazamim. Nigdy nie wezmę tego rzeczołapera do łapki. Przenigdy. Co? Hej! O! Małe mruczka oczko szuka. Schowik! Bazylii? Wszystko gra? Słyszałam odgłosy ninja, potem bach, potem trach i na końcu krzyk. O! Cześć, Tru. Przeglądałem tylko notatki Z i znalazłem schowka. I jest z powrotem na stole. Czy to jest notes? Tak, robię notatki. Życzeniowe. Wszystkie szczegóły dotyczące życzeń, o których opowiadał nam dziś Z. I chcę je przeczytać w domu. Dokąd powinniśmy już zmierzać, nie uważasz? Znaczy, chodź już. Wypróbuj życzenie hamak. Super sprzęt! Muszę lecieć, mam dużo pracy. Idziemy, Tru, Pazi, pa! Chyba bardzo chcę iść do domu. Pazi! Patru! Do zobaczenia! Mój rzeczołaper? Na podłodze? Dziwne. Schowik, znalazłeś się! Zaniesiemy cię do innych życzeń. Wszystko w porządku? Nigdy tak chętnie nie chciałeś wracać do domu. Chętnie? Co? Nie, ja po prostu bardzo chciałem przeczytać notatki z rozmowy z Zi. Może zrobisz sobie przerwę? Pobawimy się trochę na dole. Świetnie, zaraz schodzę. O,
O nie. On nie jest wcale... O nie! Odczepcie się ode mnie! Po co to wszystko przyniosłeś, Bi? A? O, chciałaś się pobawić, prawda? No więc to jest stolik i poduszka do... zabawy! Idealnie! Twoja poduszka może być... ta-da-dam! Wyspą w lawie! Cała podłoga to lawa! Nie można jej dotknąć! Bezpieczni jesteśmy tylko na tych wyspach! Mojej wyspie jest dobrze tu, gdzie jest! Nieprawda! Zaczynasz tonąć w lawie! Bi, uciekaj! Milusio, upsi! Mieciusio! Puszunia, komciusio! Bazyli! Poduszki są wyspami! Nie stój! Ty też się przyczepisz! Wszystko się do mnie przyczepia! O, mój biedny koteczek! Dobrze, spokojnie! Się robi. Spokojny jak Budda jestem. Mam nerwy ze stali. Stal się grzeje, rozgrzewa. O, zabierzmy cię stąd, zanim będziesz miał cały dom na futerku. Idź równo i powoli. I niczego nie dotykaj. Mam iść jak kot ninja. Jestem w tym świetny. O rany. Na spacer trzeba iść w kaloszkach, prawda? No nie, chyba utknąłem. Pomocy! Wybacz. Zapomniałam, że tak przyciągasz. Popatrz tylko, kiedyś byłem kotem, teraz jestem piłkokotem. Wielkim, wszystkołapkim piłkokotem. Zaradzimy coś na to, poruszaj się powoli i spokojnie. Nie umiem spokojnie. Umiem tylko turlać się i toczyć. I kręcić! Może będę cię tączyć i... Nie możesz mnie dotykać! O, racja. Nie mogę dotykać. Ale lekka sytuacja. Może Zi coś zaradzi? Kłębuszko, do mnie! Cześć, Kłębuszko! Musimy zabrać Bazylego do drzewa życzeń, do Zi! Dasz radę wtoczyć się na kłębuszkę, Bi? Stanowczo odmawiam. Więc jak cię zabierzemy do drzewa życzeń? Spokojnie, Bi. Coś wymyślę. Muszę tylko... Bazyli, stój! Nie dam rady! Może mi pomożecie? Uwaga! Łap mnie! O, było niebezpiecznie. Sorki, mój błąd! Łapi kot! Trochę się ślepie! Bazyli przyciąga coraz więcej. Do drzewa życzeń go teraz nie zatoczę. Potrzebuję życzeń. Leć, kłębuszko! Potrzebuję pomocy! Mam poważny problem! Ja też mam problem! Rzeczołaper stracił całą moc i nigdzie nie ma schowika! Potrzebuję pomocy. A gdzie się podział Bazyli? Nie ma go tu, bo ma kłopoty! Co się dzieje? Stał się taką wielką kulą i rośnie nadal! Wszystko się do niego przyczepia! Wielkie przyciąganie! Usiądźmy i pomyślmy przez chwilę. Jak mogę ci pomóc? Więc tak. Najpierw potrzebuję czegoś, by złapać bazylową kulę. Potem trzeba odczepić wszystko, co się do niego przyczepia. Drzewo życzeń wysłuchało cię, Tru. Pora odebrać 3 życzenia. Jestem gotowa!
Drzewo życzeń, drzewo życzeń! Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzę. Świetny wybór życzeń, True. Ciekawe, czego się o nich dowiemy. O życzopedio! Pierwsze życzenie to Edłużek. To bardzo rozciągliwe życzenie, które szybko wraca do formy. Edłużek jest super sprężysty. Może mi pomóc złapać Bazylii kulę. Nie mogę się tego doczekać. Dalej, gdzieś tu jest drugie życzenie. Aha, Rzepciu. To lepkie życzenie. Wszystko się przyklei do jego śladu. Dosłownie wszystko. To dość okropne. Ale przyciągniesz wszystko, co przyciąga Bazylii. I twoje trzecie życzenie. Zizu. To życzenie jest jak bateria, która daje i odbiera energię. Nie jestem pewna, jak użyć baterii przy Bazylii, ale na pewno coś wymyślę. Dziękuję, Zi. I tobie, drzewo życzeń, za użyczenie mi swoich życzeń. Uratujmy Bazylego! Uciekam! Powodzenia, True! Godnie królewskiej mości? Wystarczy smakołyków? Owszem. Są przepyszne. To co za niespodziankę masz dla mnie? Przygotowuję przedstawienie na twoją kolejną imprezę. A więc po raz pierwszy na scenie przedstawiam niesamowitych akrobatów Gryzeldy, Gryzmolki. Muzykę napisałam ja, Gryzelda. No proszę. Gdzie jesteś, Bazylii? Nie dasz rady się schować. Widzę cię. A teraz wielki finał! Piramida Gryzmolków! Nadlatuje piłko! Gbur! O, witaj, Bazylii. Chciałbyś coś przekąsić? Chętnie, przez to wirowanie zgłodniałem. Moje przekąski! Cóż, to ja lecę! Cześć, Fruity! Mój Fruity Tinek! Królu Gryzeldo, tylko go nie dotykajcie! Pomóż, Tru! Pora skorzystać z życzeń. Zizazu, chodź na tu! Do dzieła, Edłuszku! Życzenie działa już! Dobrze, mój mały, zagramy w łapanego z Bazylii! Widzę stąd twój dom! O nie! Bazylii leci w kierunku tęczowego zamku! Nie lecimy? Nie lecimy! Nareszcie wszystko jest w normie! Przedwczesna radość. Wykorzystałaś trój Bazylego.
Genialnie! Tak, wiem. Nie zupełnie tak wyobrażałam sobie twoją pomoc, ale zadziałało. Dzięki, maleńki. Wracaj do plecaka. Chwila! Stop! Nie dotykajcie bazylowej kuli, albo się przylepicie. Nie mogłeś się powstrzymać, prawda? Nie, nie mogłeś. Nie martw się. Zatrzymaliśmy go, a teraz odczepię wszystko od Bazylego. Rzepciu, chodź no tu. Zizazu, chodź no tu. Co działa, Rzepciu? Życzenie działa już. Jesteś gotowy, Rzepciu? Pora na turlanie i przyczepianie. Możecie przesunąć Bazylego ku Rzepciowi? Bez dotykania go? Królu, poczynisz honory? Dla Fioletu? Z wielką chęcią. Uwaga! Raz! Dwa! Trzy! Ciągnijcie! Wow! Wspaniale! Szepciu odczepia wszystko z bazylokulki. Mój Fruity Tutti Tinek! Uradowany! Jeśli chcesz się do kogoś przyczepić, od tego masz mnie! Wspaniale! Jestem wolny! Bazylii! Szepciu, sukces! Jak dobrze, że to już skończone. Możesz już mnie puścić, Beast. Staram się! O-o! Jest źle, Tru, źle! Nie dlatego, że to ty, kocham cię, ale jest źle! O? O nie! Wciąż jest w tobie energia łapi-czepi! Tak lepiej. Nie oddam cię! Lepiej stąd pójdziemy, pa! Biedny mały Rzepciu! Wow, tego nie było. Co to jest? Nie wiem, Bazylku, ale możemy się ruszać. W sumie racja, tak. Ciekawe, co słychać na zewnątrz. Cała ta energia łapi-czepi coś mi przypomina. Rzecz łaper! Co się dzieje? Na latające fotony! Ta kula jest ogromniasta! Cześć, Zee! Tru, co się dzieje? Nie radzę sobie z tą energią łapi-czepi! Zdaje się, że ta kula przyciąga wszystko! Łącznie z tobą! Fiołkowa fuksja! Energia łapi-czepi jest tak silna, że zabiera całą energię drzewa życzeń. To byłaby katastrofa dla całego królestwa. Zee, wiem skąd to się bierze. To twój rzeczołaper. Niemożliwe. On nie działa. Nie jest naładowany. A skoro o tym mowa, pamiętasz jak mówiłeś, żebym nie bawił się rzeczołapterem? Więc trochę się bawiłem i trochę mi pożyczył energii łapi-czepi. I od wtedy wszystko w królestwie się do mnie lepi. wyrzuciłem to z siebie wreszcie. Nie, cofnij się, albo wylądujesz w środku. Mój rzeczołaper, i co teraz? Mam jeszcze jedno życzenie, Zizu. Ale jak mam je wykorzystać? Potrzebuję pomyśleć. Za chwilę wracam. Energia łapi-czepi trzyma bazylikulę razem. Chyba na coś wpadłam. Zizu może wyciągnąć energię z bazylikuli i oddać ją rzeczołaperowi. Wtedy bazylikula się rozpadnie i będziemy wolni. Wspaniały pomysł, Tru. Naprawdę jesteś czarodziejką. Zawsze tak sądziłem. Dobrze, Zizu. Do roboty!
Zizazu, chodź na tu! Do dzieła, Zizu! Życzenie działa już! Cześć, Zizu! Jesteś gotowy na dawkę energii? Świetnie! Potrzebuję, byś wyciągnął całą energię łapi czepi z bazylikuli. Świetnie ci idzie, Zizu! Odeślijmy energię łapi czepi na miejsce! Szykuj się, Zizu! Już! Zadziałało! Weź go. Przepraszam, że go używałem. Świetna robota, maluszki! Dziękuję! Nareszcie wszystko jest tak, jak było! Dzięki tobie, Tru! Bardzo się z tego cieszę! A mój rzeczołaper działa lepiej niż przedtem! O nie! Nigdy więcej go nie tknę! Ani jednego z twoich gadżetów! Nigdy, przenigdy, nigdy! Bazyli, nie masz jeszcze dość przytulania na dziś? Tak było. Teraz tego chcę. Kocie tulenie. Łapi test. Bi? Łapi test. Nie, nie czepiam się. Ale zawsze cię przytulę, Tru. Mali pomocnicy. Pora wracać do pracy! Mamy dużo do zrobienia! Zebrało nam się dużo prania, Bazyli. I jest to dziwnie ciężkie. Wiem nawet dlaczego. Mam ci to pomóc rozwieszać? Kociaku, wracaj tu! Zaraz cię złapię! Chodź no tu! Złap mnie! Wow! Kiedy rozwiesiłaś pranie na sznurku? Myślałam, że to ty. Żaden za mnie sweter, chociaż jestem mięciutki. Miau! O, Bazyli! Mały pomocnik! Ej! Nie obawiaj się, mały pomocniku. Przywitaj się ze mną. Zgodnie ze starą legendą kociaków z tęczowego miasta, dzięki małym pomocnikom tęczowe królestwo działa. Milusio! Dziękuję. Przydałoby mi się trzech takich jak ty. Jesteście najlepsi! Tru, mogą tu zostać! Mogą! Jeszcze mogą! Tutaj? Wiem, że są bardzo pomocne i słodkie, ale... Proszę! Mrał! O! Zgoda, ale musisz się nimi dobrze opiekować. Dobrze, będę! Kocham je! Jej! Chodźcie do środka, mali pomocnicy! Witam w naszym ślicznym domku. Czujcie się jak u siebie. Co? Co ty robisz na tym? To jest super pomysł. Wow, uwijają się jak w ukropie. O, kto jest małym pracusiem? No kto? Ty. I ty. I ty. I ty. I ty.
Myślałam, że dziś twoja kolej myć naczynia, Bi. Są naszymi gośćmi i chcą nam pomóc. Nie mogę im odmówić. Ups, Kiks. Dobrze, spokojnie. Spróbuj jeszcze raz. Tru! Stało się coś strasznego! Nigdzie nie ma Frutitinka! Zaginął! To okropne! Tęsknię za nim bardzo! Poprosiłam Gryzmolki o pomoc, ale potrzebuję kogoś, kto wie, co robić. Nie martw się. Znajdę Frutitinka. Znaczy Frutiego. Jej! Ruszaj, Tru! Coś mi się zdaje, że mam iść z tobą. Nie trzeba, Bi. Znam kilka miejsc, gdzie Fruti lubi chodzić. Ty zajmij się swoimi małymi pomocnikami. Świetnie! Tak zróbmy. Jak już znajdziesz tę fabrykę śliny, pogłaszcz ją ode mnie. Dobrze. Miłej zabawy. Będzie miła. Szczęściarz ze mnie. Nie, chciałbym, żeby każdy miał swojego małego pomocnika jak ja. Ale trudno. Podasz mi jeszcze jednego? Świetnie, dzięki. Moje życzenie się spełniło. Teraz każdy ma swojego małego pomocnika. Cudownie! Pomocnicy, pora wstać i do pracy już się brać. Bo sprzątanie tak fajne jest, będę migać się. O nie! Pomocnicy, mali moi, mój pomocnik, co za koleś. Pomoc nie zaszkodzi mi, całkiem wam dobrze idzie dziś. Jeszcze to, żaden pyłek nie umknie im. Pomocnicy, co za styl. Trudno w to uwierzyć, że wszystko samo sprząta się. Pomocnicy, lubię was, ale chyba wyluzować czas. Pora z czoła w końcu otrzeć pot i być jak ja, Bazylikot. Pomocnicy, jeszcze coś? Pomocnicy, nie macie dość. Jakby tu do czegoś was jeszcze użyć, może ktoś sufit chce odkurzyć. Pomocnicy, to już przesada. Pomocnicy, tak nie wypada. Zabrakło obowiązków już nam. I co mam robić? Nie wiem sam. Aha, wymyśliłem! Znajdę wam zajęcie na zewnątrz, dopóki Tru nie wróci. A ona mi pomoże. Chodźcie, mali pomocnicy, chodźcie, moje maluszki. Gdybym ja była małym puszystym pieskiem, wiem, gdzie poszłabym najchętniej. Do parku! Tam jest Fruti! O, mali pomocnicy zabrali go na spacer! Cześć, Frutitinek! Znaczy, Fruti. O, twoi przyjaciele dobrze się tobą opiekują. Puk, puk, Gryzeldo! Znalazłam Frutiego z małymi pomocnikami. Poszli tylko na spacer. Pomocnicy zabrali go na spacer? Więc przyprowadź ich do mnie. Przyda mi się ich pomoc z karmieniem Frutitinka, z kąpielami, czyszczeniem futerka, zębów, z czytaniem bajek na dobranoc. Przyjdziemy niedługo. Z polerowaniem koron. Dziękuję, Kłębuszko. Do zobaczenia. A teraz odprowadzę cię do domu. To lubię. Praca w ogrodzie. Co działacie, maluszki? To hamak? Dla mnie? Mógłbym tak codziennie. Ale że... Rybne snickersy z liny. Jesteście niezastąpieni.
Starczy! Przejadłem się tymi rybnymi Snickersami! Czy ja to naprawdę powiedziałem? Chcecie zrobić coś jeszcze? Już posprzątaliście dom i ogród i górę i dół dookoła. Nie mam dla was nic do zrobienia. Nic. Ej, nie bałagańcie! O, teraz to posprzątasz. Chwila, znajdujecie sobie coś do zrobienia? O, dokładnie tak. Dziękuję, ale trawnik już kosiłeś. Nie. Nie trzeba już zamiatać. Już przycinaliście krzaki. Domu też nie trzeba brudzić i czyścić. Stop! Bazyli, dlaczego mali pomocnicy brudzą? Pomocy, tru! Wszystko szło świetnie. Pomocnicy wysprzątali dom, poukładali sztućce i zamietli podłogi. Kiedy skończyli, zabrałem ich na zewnątrz, skosili trawnik, wyrzucili śmieci, zrobili hamak i przycięli krzaki. Wspomniałem, że zrobili hamak? Znowu skończyli i zaczęli bałaganić, żeby mieć co robić. Nie mogę ich powstrzymać. Nie wiem, co robić. W razie czego jestem na hamaku. Coś słyszałam. Dziękuję. 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 Mali pomocnicy za bardzo pomagają. Dzwonią do mnie mieszkańcy z całego królestwa. Żadne prace porządkowe nie są wykonywane. Autobusy niewyczyszczone. Góra zbiorów w Dolinie Pomyślnych Upraw rośnie. A most w tęczowym mieście nadal nie jest ukończony. Na wielki błękit świata, co się dzieje? Mam pomysł. Coś na to zaradzimy. Bazyli, musimy coś zrobić z małymi pomocnikami. Tak, ale one są super. Zrobiły naprawdę dobrą robotę. No, przynajmniej przez chwilę. Tak, nie? Zrobiły. Ale teraz musimy wymyśleć, co z nimi zrobić. I potrzebujemy do tego paru życzeń. Kłębuszko, chodź do mnie. Cześć, Kłębuszko. Do drzewa życzeń. Szybciej, Kłębuszko. Witajcie, Tru i Bazyli. Ci mali pomocnicy przyszli mi pomagać, ale kiedy zabrakło mi zadań dla nich, zaczęły pomagać. A raczej pomagać. Tak się dzieje w każdym domu, Zi. Kiedy kończą im się prace domowe, zaczynają bałaganić, żeby potem mieć zajęcie. Co już nie jest pomocą? Jeszcze nie. Na razie to problem. Ważne sprawy porządkowe nie są robione. Dlatego musimy je zebrać i odesłać tam, gdzie powinny być. Na gwiazdy i księżyc. Ale po kolei. Czego sobie życzycie? Najpierw musimy powstrzymać małych pomocników od zapomagania. Może odwrócę ich uwagę, żeby skupiły się na czymś innym. Super pomysł, Tru. Potem zabiorę je tam, gdzie powinny być, żeby mogły pomagać jak dawniej. Czyli wykonywać zadania potrzebne królestwu. Drzewo życzeń wysłuchało waszych próśb. Pora udzielić wam trzech życzeń. Jestem gotowa. Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzenia spełnią się. Drzewo spraw, wysłuchaj mnie, by marzenia spełniły się. Drzewo życzeń, pięknie proszę cię.
Świetny wybór życzeń, Tru. Zobaczmy, co nam powie Życzopedia. Blaskli to wasze pierwsze życzenie. To życzenie fajerwerk. Tak jasne i kolorowe, że ciężko oderwać od niego wzrok. Fajerwerk? Jak cudownie! Jak cudownie! Na to całe bum, puf, trzask wyskakuje ze strachu z futerka. Wow. Ale to idealne życzenie, żeby odwrócić uwagę małych pomocników od zapomagania. No dobra, zatkam sobie uszy. Wasze drugie życzenie... A, jest. Bloczko. To pudełko, w którym możesz nosić lunch i które może się pomnożyć, by zmieścić 100 lunchów. Plus deser. To świetnie! Mamy mnóstwo małych pomocników do zebrania. I na koniec fakirek. Potrafi grać taką muzykę, która zgromadzi wszystkich wokół. Nie jestem pewna, jak go wykorzystać, ale może jego muzyka spodoba się małym pomocnikom. Dziękuję, Zi. I dziękuję tobie, drzewo życzeń, za użyczenie mi swoich życzeń. Na razie! Jesteś mistrzem, Zi! Chodź, Bazyli! Odprowadzimy naszych małych przyjaciół na miejsce. Tru, przyjdź do mojego pałacu! Nie radzę sobie z małymi pomocnikami. Idziemy z pomocą, Gryzeldo! W górę hop, kłębuszko! Dziękuję, kłębuszko! Uważaj na siebie! Cześć, Gryzeldo! Tru, jest coraz gorzej! Spójrz! Mali pomocnicy ciągle spacerują z Frutim! Teraz robią to samo z gryzmolkami! O nie! Najpierw było fajnie. Mali pomocnicy posprzątali cały pałac. Odjazd! Ale to już za wiele! Dlaczego one mi to robią, Tru? Nie są zwierzakami. Muszą wrócić do robienia tego, co robiły zawsze. Zgadzam się, ale nie ma pośpiechu. Żartowałam, pomocy! Dobrze, Bazyli. Pora użyć pierwszego życzenia, by odwrócić ich uwagę. Zizazu, chodź no tu! Do dzieła, Blaskli! Życzenie działa już! Cześć, Blaskli! Pokażmy małym pomocnikom takie fajerwerki, że aż wszystkie zaczną mówić o i wow! Tak lepiej. Są przepiękne. Zgadzam się, ale spójrz tam. Teraz mali pomocnicy na pewno przestaną pomagać. Nie przestawaj, Blaskli. Bazyli i ja użyjemy drugiego życzenia, by je zebrać razem. Gotowy, Bloczko? Zizazu, chodź no tu. Do dzieła, Bloczko! Życzenie działa już! Dobrze, Bloczko. Potrzebujemy cię, byś zebrał małych pomocników razem. Mali pomocnicy, chodźcie! Tu jest idealne miejsce dla was do oglądania fajerwerków. Są tu wasi przyjaciele i o rany! Czy nie trzeba by tu posprzątać? Zabierasz wszystkich pomocników? Mogę zatrzymać jednego, prawda? Przykro mi, Gryzeldo. Pech, przynajmniej mam swoje gryzmolki. Pomagają. Jakby. To działa, Tru! Kochają, Bloczko! W drogę! Mam go! No dobrze. Ty go masz. A teraz chodźmy zebrać resztę pomocników. Wsiadajcie, mali pomocnicy. Miejsca jest pod dostatkiem.
Ale dużo małych pomocników. O nie! Hej! Czy to już wszystkie? Niezupełnie. Ale nie wiem, ile jeszcze Bloczko ich zmieści. Biedny Bloczko! O nie! Fajerwerki Blaskli się skończyły! Dzięki, mały. Tru, mali pomocnicy uciekają! Za chwilę znowu zaczną zapomagać! Zostało mi jeszcze jedno życzenie. Fakirek, ale jak go wykorzystać? Trzeba pomóc małym pomocnikom wrócić na ich miejsce. Chyba coś wymyśliłam. Fakirek zagra, a pomocnicy zbiorą się przy mnie. Wtedy poprowadzę ich przez królestwo i wrócą do swoich ważnych zadań. Ekstra plan! Dziękuję ci za ciężką pracę, Bloczko. Wracaj do plecaka. A teraz niech zadziała fakirek. Zizazu, chodź no tu! Do siła, fakirku! Życzenie działa już! Pora zagrać jakąś chwytliwą piosenkę. Ale nie widzę, żeby mali pomocnicy za nami szli. A ty, Bazyli? Bazyli? Fakirek? Wow, ojej, to było dziwne. Jeśli nie wiemy, którą piosenkę zagrać małym pomocnikom, powinniśmy próbować, aż znajdziemy taką, która działa. Spróbujmy kolejną. Ten numer działa! Tak jest, właśnie tak! Dobrze, pomocnicy, w drogę! Spokojnie, po co ten seledynowy stres? Most w tęczowym mieście będzie ukończony. Jestem tego pewny. Dziękuję, Tru. W całym królestwie wszystko nareszcie wraca do normy. Nawet nie wiesz, królu, jak mnie to cieszy. Nie zdawałam sobie sprawy, że mali pomocnicy tyle dla nas robią. Są bardzo pomocni. To chyba nasze pożegnanie. Zaraz się chyba popłaczę. O, nie martw się tak, Bi. Nie możemy ich zatrzymać, ale zawsze będą w pobliżu, gdybyśmy potrzebowali pomocy. Będę bardzo tęsknił za tym ich słodkim gaworzeniem. Czy jakkolwiek to szło? O, właśnie tak! Zamieniadło! Bazyli? Mógłbyś mi podać pustą doniczkę? O! Nie jesteście Bazylim. Brawo, mali pomocnicy. Zastanawiam się, gdzie poszedł mój duży pomocnik Bazyli. O, rybne znikarsy. Deszcz leje! Deszcz leje, deszcz chrapie, a mój Bazyli chrapie. Zapomniałeś, jaki dziś mamy dzień? Czy to dzień spania na trawie? Nie. Dzień czesania? Nie. Dzień z wielkim obiadem? Nie, głuptasie. Dziś pomagamy Gryzeldzie w jej ogrodzie. Ty tam! Zatrzymaj się! Gdzie się wybierasz z naszym kwiatkiem? Spokojnie, Bi. Daję je Gryzeldzie, żeby posadziła je w swoim ogrodzie. O, jesteś kochana. Dobra, koniec gadania. Wsadźmy te kwiatki na tamten wózek.
Co to ma znaczyć? To jakiś kryształ. Pachnie miętowo. Jaki kryształ tak pachnie? Może uda nam się dowiedzieć, jeśli go wyczyścimy. Coś się dzieje? Nie wiem, co się stało. Sądzę, że ten kryształ zamienił łopatę i bomblomus miejscami. Wow! Kto by pomyślał? Prawdziwy, seryjnie działający zamienimaniek. Zamienimadło. Zamienimaczek. Zamieniadło. Zamieniadło. Ha, to jest dobre. To miałem na myśli tak. Widziałeś kiedyś coś tak niesamowitego? Pomyśl o wszystkim, co można zamienić. To moja piłka! To moja piłka! Już wszystko dobrze! Wow! Chodź, Uber! Daj mi, proszę! Czuję się dziwnie. No coś ty. Widzę siebie. A ja wyjątkowo przystojnego kociaka. Zamieniadło zamieniło nas ciałami. Nie mogę być kotem. Spójrz na mnie. Jak mam być dwunożnym człowiekiem? Dziewczynką? Nie znam się na tym zupełnie. Musimy to odkręcić. Jak mam coś złapać tymi łapkami? A te palce to po co są? Kręcą się tylko ciągle. Kiedy wreszcie przyjdziecie pomóc mi w ogrodzie? Gryzmolki za chwilę go zniszczą. Pomocy tru! Myśli, że ty to ja. Odpowiedz coś. Na przykład? Hej, kto to powiedział? Zaczekaj, daj mi chwilę. Jesteśmy w drodze. Będziemy niedługo. Jesteśmy w drodze? Tru, nie pokażemy się tak Gryzeldzie. Musimy. Obiecaliśmy to jej. Weź ten kryształ, na miejscu coś wymyślimy. Dobrze, ale kiedy tam dojdziemy, chcę być znowu kotem. Jak wy ludzie możecie żyć bez futerka? Zimno mi! Krzak tam, gdzie ławka, a ławka tam, gdzie krzak. Nie. Tak też nie jest dobrze. Odłóżcie je z powrotem. Dobrze. Zamieńmy się na ciała, zanim pójdziemy do Gryzeldy. Ciężko jest cokolwiek złapać takimi łapkami. Kogo ja tam słyszę? O nie, idzie do nas. Niech ona do nas mówi. A, ta, dla odmiany. Hello! Cześć, Gryzeldo. Tru? Bazyli? Dziwnie mi brzmicie. Nieważne. Ta-ta-ta-ta! Wszystko stąd powinno być tam, a wszystko stamtąd ma być tutaj. A tru! Co to ma znaczyć? Ręce mam wciąż brudne od ziemi. Okej. Co to jest? Ta-dam! O! Jakie to słodziutkie, tru! To kryształ? Pachnie jak miętówka! Będzie idealną ozdobą mojego ogrodu! Tru, potrzebujemy tego zamieniadła. Czemu nie powiedziałaś, że nie jest dla niej? Gdybym jej powiedziała, dowiedziałaby się o zamianie. Gryzmolki, umieśćcie to w ogrodzie na fontannie. To najważniejsza ozdoba, więc strzeżcie jej jak oka w głowie. Praca w ogrodzie jest męcząca. Pora na drzemkę. O, i kryształ ma błyszczeć, żebym mogła się w nim przejrzeć. Przycierajcie go co kilka sekund. Serwus! Przecierasz? Co kilka sekund? Gryzmolku, nie! Bo wszystko... Pozmieniasz! Musicie mi oddać kryształ. Nie. Ale wszystko pozamieniacie. Nie. Musimy zatrzymać to zmienianie. Nie lękaj się. Ten ninja kot... dama, odzyska go. Bazyli?
Nie wiem, co zrobić z tym ciałem. Miau! Jestem kotem. Skaczę. Ninja kot do boju! Miotełką w kota. Chwyt poniżej pasa. Aha! Tu nie ma pazurków, nie ma! Zwykle ląduje na łapkach. Spójrz! Promienie trafiają wszędzie tu. Nawet do tęczowego miasta. Fuj, z musztardą! Tego naprawić. Potrzebujemy życzeń. O, kłębuszko! Cześć, kłębuszko. Prosimy do drzewa życzeń. Uważaj! Was przeniosę tutaj, a wy, skoczne życzenia, przeniesiecie się tam. Cześć, Zi! Witajcie, Trój Bazylii. Postanowiłem zamienić miejscami niektóre z życzeń. Och, znowu zmiany. A nie może być tak, jak było zawsze? Tru, coś jest nie tak z twoim głosem. Brzmisz jak Bazylii. Nie, nie, głos mam taki sam jak zawsze, Zi. Oj, Bazylii. Mam coś nie tak z oczami. Z uszami zdaje się też. To mi się chyba śni. Życzenia, obudźcie mnie. W pracy nie można przecież spać. Dziękuję, życzenie. Spokojnie. Nie śpisz w pracy. Zamieniliśmy się ciałami. Tak. Tru wykopała kryształ. Nazywa się zamieniadło. Ono zamienia. Teraz jestem człowiekiem, a ona kotem. Tęsknię za futerkiem. Wielka grawitacjo. To jest dopiero problem. Chodźcie, usiądźmy i to przemyślmy. Jak życzenia mogą wam pomóc? Więc najpierw musimy odebrać zamieniadło Gryzmolkom. Gryzelda sądzi, że dostała je od Tru w prezencie, a to nieprawda. O, dość niezręcznie. Nawet bardzo. Ale może życzenie pomoże nam dać Gryzeldzie coś, co spodoba jej się bardziej. Kiedy odzyskacie kryształ, wrócicie do swoich ciał i wszystko będzie jak dawniej, tak? Nie do końca. Promienie kryształu dotarły nawet do tęczowego miasta. Bezpieczne lądowanie. Pora udzielić wam trzech życzeń. Chwilę. Tru zwykle prosi o życzenia, ale to ja jestem Tru. Drzewo życzeń zawsze pozna prawdziwą Tru. Ale Tru potrzebuje plecaka. A, no tak. Ha, idealnie. Jestem gotowa. Drzewo życzeń, czyli swoich wspaniałych owoców. Grupa życzeń Bazylii. Znaczy Tru. Sprawdźmy, co mówi księga. Pierwsze życzenie... Wąchal. To węszące życzenie ma mocny nos i wytropi wszystko.
Jeśli jego nos jest wystarczająco mocny, mógłby nam pomóc zanieść zamienione rzeczy na miejsce. Mocny w kichaniu. Na bank. Drugie życzenie to... Zylion. Jedno z moich ulubionych. Kopiuje wszystko idealnie w jednym egzemplarzu czy w stu. W zależności od potrzeb. Skopiowanie czego pomogłoby mi najbardziej? Zamieniadło! Mogłabym dać jego kopię Gryzeldzie, wtedy odzyskałabym oryginał. Ostatnim życzeniem jest... A, mam! Patrzyk! Widzące życzenie. Widzi rzeczy, których nasze oczy nie dostrzegają. Nie wiem, po co nam widzące życzenie... Ale na pewno skorzystam z jego pomocy. Na pewno, Tru. Dziękuję, Zi. I tobie też, drzewo życzeń, za użyczenie mi swoich wspaniałych życzeń. Jesteś najlepszy, Zi. Powodzenia, Tru Bazyli. Tobie też, Bazyli Tru. A, jak się masz, kwiatusie wielgusie? Jest i pszczółka. Kierpka limonkowa rzuć, pszczółka to ja. Cóż, lepiej poćwiczę bzyczenie. Przerwa na lody. Bi, najpierw załatwmy zamieniadło. Lody potem. O, racja. Pora je odzyskać i powstrzymać całe to zamienianie. Bi, Zazu, chodź na tu. Zaciera, Zylion. Życzenie działa już. Gotowy, Zylion? Cześć, Gryzmolki. Naprawdę potrzebny mi ten kryształ. Nie, Ja wam go nie zabiorę. Zrobię jego kopię. Idealnie. Potrzebna nam jedna kopia zamieniadła, ale taka bez mocy. Wyspana księżniczka to wesoła księżniczka. Wystarczy spania, sprawdźmy, jak się mają sprawy w mocy. Mój kryształ! O nie! Teraz kryształy będą wszędzie! Prawdziwe zamieniadło nie może się zgubić! Tru, co tu się dzieje? Co to za deszcz kryształów? O, mój nos! O nie, o nie, o nie! Co za pech! Wow, jak dziwnie! Czy wszyscy właśnie urośli? Oj! Jestem psem! Czemu jestem psem? Strasznie mi przykro, Gryzeldo. Czemu mówisz jak Tru? Ty i Gryzmolki nie mieliście dostać mojego kryształu. To zamieniadło, które zamienia rzeczy. Ludzi też! I koty! Zamieniło nas ciałami. Dość osobliwe. A! On jest mną! Zamieniłam się na ciała z Fruity? To mnie goni! Zamieniadło! Jestem tuż za tobą! Mam je! Zostawiam na nim ślady łapek! O nie! Jak je teraz znajdziemy wśród tylu zamieniadeł? Nie martw się, Zylion. Nie twoja wina, że się przestraszyłeś. Jesteś bardzo pomocny. To jest straszne. Jestem psem. Strasznie słodkim psem, ale psem. Trudy, nie! Zachowuj się, jesteś księżniczką. Chodź, Bi. Musimy odnaleźć prawdziwe zamieniadło. Jestem tuż za tobą.
To nie mój przystanek! Popatrz, wszystko jest tutaj bardzo poważnie wymieszane. Au! Skąd się tu wzięły te drzewiska? Basili, spójrz! Znalazłam je! True? Wow, to jak wielka gra wchowanego z kryształami. Jak odnajdziemy prawdziwe zamieniadło wśród tylu kopii? Cóż, najpierw musimy zebrać w jednym miejscu wszystkie kryształy. Dobrze, ale jakie wszystkie odnajdziemy, jeśli nie wiemy, gdzie są dokładnie? Nie musimy ich widzieć. Wystarczy, że je wyczujemy. Ach tak, pachną jak miętówki. Zizazu, chodź na dół! Do ciała, wokalu! Życzenie działa już! Cześć, Wąchalu! Potrzebuję cię, byś odnalazł wszystkie kryształy. Pachną jak miętówki. Możesz je dla nas odszukać? Idzie mi coraz lepiej z paluszkami. Zdaje się, że to wszystkie. Dzięki, mały. Teraz trzeba tylko odnaleźć prawdziwe zamieniadło. Na szczęście znam pewien sposób. Prączkę? Nie. 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 Pomóc ci? Nie, dam radę. Nie. Moje ramię, skurcze! To mi zajmie wieki. Moje ramię! Nie. Zamieniadła nie ma wśród tych kryształów. A może to jeden z tych? Musi być jakiś sposób na odnalezienie zamieniadła bez potrzeby pocierania kryształów. Pomyślmy o tym. Ostatnie życzenie to Patryk. Widzi rzeczy, których my nie widzimy. Tak, co jest na zamieniadle, czego nie widzimy? Odciski moich łapek! Zostawiło mnie na krysztale, kiedy próbowałam go złapać! Tego może szukać Patryk, by odnaleźć zamieniadło! To jest super świetna idea! Do dzieła! Zizazu, chodź do tu! Do dzieła, Patryku! Życzenie działa już! Cześć, Patryku! Szukamy pewnego kryształu z odciskami kocich łapek. Jesteś gotów go szukać? Gdzie on jest? Ślad kociej łapki! Ninja kot trunos! Ja! Niezła moc w ogonie! Wiesz, jak to mówią, Bi? Praktyka czyni miaustrza. Dzięki, Patryk! Bardzo nam pomogłeś! Brawo, True! Teraz zamień nas w mig. Dobrze, Bazyli. Bąsik. Bez bąsika. Ogonek. Brak ogonka. Chodźcie wysokie mniemanie o sobie. Brak ogonka. Wróciłem! Jestem szczęśliwa, Bi! Ale mamy znacznie więcej do zamienienia. Chodź! Nie możemy się chwilę pocieszyć? Dobrze. Jednosekundowa dyskoteka. Okej, szybko. Pozamieniajmy co nieco. Nie można zmarnować całej praktyki. Nieźle zamieniasz, True.
Machanie ogonem już mnie nie bawi. Ten kryształ wyglądał tak bosko w moim ogrodzie. Nie wiedziałam, że nie był dla mnie. Spokojnie, Gryzeldo Frutti. Możesz wziąć wszystkie jego kopie. Tylko nie pytaj mnie, ile ich tu mam. Nie liczę do tylu. A, zamień ich z powrotem, szybko! Zamieniaj! Frutti! Całowałam kota! Chwilę. Brak ogona, paluszki są, ukłony jak z bajki. Idealnie. To ten, co zrobisz z tym zamieniadłem, Tru? Wiesz, znam idealne miejsce, gdzie nie będzie dla nikogo problemem. Gotowe. Najbezpieczniej pod kwiatkiem. Tęczowy ratunek. Ojej! Wow! Wow! Cześć, mamo! Juhuhuhu! Dziś obchodzimy dzień niekończącej się tęczy! Chciałbym, żeby on naprawdę nie miał końca. Wyobrażasz sobie nieustający tęczowy karnawał? To chyba chodzi o niekończącą się tęczę, Bazylii, a nie o dzień. Od czego by tu zacząć, Bi? Ja wiem! Od śniadania! Naleśniki, miam, miam. Wszystkie kolory się zgadzają! Tak, mamy tęczę, ale... Bazylii, spójrz! Zaczyna się! O, lety! To co teraz? Może tak, tęczowe spaghetti yeti? A może tęczowy walec? Sugeruję odwiedziny na Wleczysławskiej wystawie wyjątkowych wrażeń. Tęczowy król! Wesołego dnia niekończącej się tęczy, nasz panie! I wzajemnie, Tru i Bazylii. To co z tą Wleczysławną wystawą wrażeń? Wleczysławska wystawa wyjątkowych wrażeń. Pełno w niej najwspanialszych skarbów z całego królestwa. Jak to zukulele? Dostałem je od mojej przyjaciółki Wleczysławy. Ty znasz Wleczysławę? Wielką podróżniczkę? Oczywiście znam. Przyjaźnimy się od wielu lat. Kochamy muzykę, więc ze wszystkich wojaży przywozi mi pamiątkowy instrument muzyczny. Przedstawisz nas sobie? Niestety nie. Rok temu Wleczysława wybrała się w podróż, by odnaleźć magiczny instrument na końcu niekończącej się tęczy. Nie ma jej już cały rok? Nic dziwnego, że zwą ją Wleczysławą. Tak sobie myślę, że to faktycznie strasznie długo. Nawet jak na Wleczysławę. Ona chyba mogła się zgubić. Zgubić? Musimy ją odnaleźć! Na jary jałowiec! To zbyt niebezpieczne, Tru. Każdy, kto wchodzi na niekończącą się tęczę, musi być przygotowany na wszystko i musi powrócić, zanim zapadnie zmierzch. Jeśli ktoś ma sprowadzić Wleczysławę z powrotem, to tylko my dwoje! Dobrze, ale ostrzegam, po zachodzie słońca nasza niekończąca się tęcza zniknie stąd na kolejny rok. Będziemy szybcy jak Kitty-Natty. Tak, Tru? Ale na początek potrzebujemy życzeń. O, kłębuszko! Dzięki, kłębuszko. Będziemy z powrotem na czas kolejnej przejażdżki. Zabierz nas do drzewa życzeń. Dobrze, maluszki. Jeszcze raz. Muzyczne życzenia! Tru, Bazylii, lubicie jazz? Posłuchajcie tego. Chcielibyśmy, ale bardzo nam się śpieszy. Tak, zamierzamy przejść się po niekończącej się tęczy. By znaleźć Wleczysławę. Wielką podróżniczkę? Czy to prawda, że nie wróciła z ostatniej podróży? Tak, pójdziemy po niekończącej się tęczy, by ją znaleźć. To oznacza, że musicie wrócić przed zachodem słońca.
bo też utkniecie po drugiej stronie. Więc musimy się pośpieszyć, ale damy radę. Potrzebujemy tylko kilku życzeń. Oczywiście. Usiądźmy i pomyślmy. Dobrze, Tru. Jak drzewo życzeń może ci pomóc? Cóż, może Wleczysława nie wróciła, bo wpadła w pułapkę i potrzebuje naszej pomocy. Musimy być gotowi dosłownie na wszystko. Tak, nie wiemy, co was czeka po drugiej stronie tęczy. My może nie wiemy, ale drzewo życzeń zawsze udziela nam dobrych życzeń. Moim zadaniem jest wymyślić, jak ich użyć. Zawsze ci się udaje, Tru. Drzewo życzeń wysłuchało cię, Tru. Więc pora udzielić ci trzech życzeń. Jestem gotowa. Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzenia spełnią. Dmuszek! Drzewo spraw, wysłuchaj mnie. Dmatek! Wymarzenia spełniły się. Co za ekscytujący zestaw życzeń! Sprawdźmy, co Życzopedia powie nam o ich mocach. To jest dmuszek. Dmuszek! Ten malec jest naprawdę silny. Dmuszek potrafi wziąć głęboki oddech i stworzyć potężny powiew. Bardzo chcecie zobaczyć w akcji, dmuszku! Kto następny? A tak, to jest grzmotek. Grzmotek! Jak wiesz, grzmotek to tupiące życzenie, które uwielbia tupać i miażdżyć. Fajnie cię znowu widzieć, grzmotku. Nie wiem, kiedy cię użyję, ale na pewno będziemy się wystrzałowo bawić. Grzmotek! I na koniec mamy koro-koro. Koro-koro. Bardzo rzadkie życzenie. Koro-koro ma świetną przyczepność. Może się poruszać po bardzo śliskich powierzchniach. Wspaniale! Cieszę się, że jesteś z nami, koro-koro. Koro-koro! Jesteście gotowi na wielką przygodę na niekończącej się tęczy? Dmuszek! Zuzisa, wszyscy na miejsca! Dzięki, Zi! Wrócimy niedługo! Na to liczę! Dzięki, Kłębuszko! Wracaj na karnawał! Dalej pójdziemy pieszo! Tak, miło będzie trochę rozprostować kości, ale przejście niekończącej się tęczy nie będzie trwało wiecznie. Fruwaki? Musimy być bardzo wysoko. Wreszcie będziemy na końcu tej niekończącej się tęczy. Nie wierzę, że Wleczysława pokonała tę drogę całkiem sama. Ciekawe, co takiego chciała znaleźć. Ja bardzo chciałbym znaleźć największy bąblowy sok. Super mroźny z kostkami lodu i... Widły! Raczej słomka. Bardziej pasowałaby do soku, Tru. Nie! Tam przed nami rozwidla się tęcza! Spójrz! A? Którą drogę wybrać? Zajmę się tym. Mój ogonek zawsze wie, którędy pójść. Tędy! Dlaczego akurat tędy? Proste. Ta druga droga to schody. Dobry wybór, ogonku. W drogę! Cóż, od teraz na pewno będzie nam szło gładko jak po maśle. Tak, Tru? O-o. Co znaczy o-o? Ojej. To jak chodzenie po linie. Musimy tylko iść spokojnie i powoli.
Trzymam cię tu! Uff, dzięki. To jest trudniejsze niż myślałam. Nie dla pewnego Kitty Natty. Patrz na mnie, dobrze? I rób to, co ja robię. I widzisz, bułka z masłem, tęcza z mleczkiem. Trzymaj się, Mi! O, mam cię! Wszystko gra, Bazyli? Teraz już tak. I nie sądzę, żebym sam się długo tu utrzymał. Oj! Wysoko! To może się udać, jeśli zrobimy to razem. Będę cię trzymać. A ty trzymaj mnie, okej? Ta, jasne, nie ma sprawy. Powoli. Spokojnie. Okej, dalej. Okej. Właśnie tak, tu. Tylko nie patrz w dół, bo tu jest tak wysoko, że zakręci ci się w głowie. Lepiej, żebyśmy stąd nie spadli, bo byłoby tak... O, nie patrz w dół. Koniec. Doszliśmy. Udało się. Udało się. Brawo, drużyno, nie? Dzięki, Bi. Bez ciebie by nie wyszło. I spójrz. Szczyt tęczy jest tuż przed nami! Tak! Poradzimy sobie z każdym szalonym zakrętem tęczy! I chyba zapeszyłem. Szybko! Pośpieszmy się, żeby przejść przed tą burzą! Przepraszam! Cześć! Zależy nam, żeby przejść na drugi koniec tej tęczy. Czy mogłabyś nas przepuścić? O, utknęłaś i deszcz utrudnia ci ruchy. Co teraz, Tru? Nie możemy po prostu przejść pomiędzy piorunami. Jeden zły ruch i... Nie, jeśli skorzystamy z pomocy życzeń. Pora na pierwsze życzenie. Zizazu, chodź na tu! Do dziad, muszku! Życzenie działa już! Hej, muszku! Widzisz tę wielką burzową chmurę? Utknęła na tęczy i trzeba jej pomóc. Przepchnijmy ją stąd twoim super silnym wiatrem. Okej, Dmuszku. Raz, dwa, trzy! Spójrz to! Łaskocze? Jeszcze raz, Dmuszku. Udało się! Dzięki, że nas nie trafiłaś. Dobra robota, Dmuszku. Wracaj na miejsce. Ojej. Bądź ostrożny, Bi. Chyba jest ślisko. Tru! Jest fajnie i w ogóle, ale jak mamy się zatrzymać? Więc wylądujemy awaryjnie! Rety! Udało się, Bi! To jest koniec tęczy! Wleczysława musi być gdzieś tu, na tej wyspie! Halo! Wleczysławo! Jesteś tutaj? Posłuchaj! Słyszysz takie puk, puk, puk? Musisz mieć koci słuch, Tru. Ale tak, to puk, puk, puk dochodzi gdzieś stamtąd. Bazyli, spójrz! Udało się! Wleczysława! Co? Ojej, zgubiliście się? Nie, szukaliśmy cię. Jestem Tru, a to jest Bazyli. Tęczowy król to nasz przyjaciel. Boskie bongo! Przyjaciele tęczowego króla to moi przyjaciele.
Tęczowy król, tak straszliwie za nim tęsknię. Nie widziałam go już calutki rok. Ja bym tyle bez trunie wytrzymał. Ale masz szczęście. Król kazał nam cię odnaleźć i zabrać do domu. Nie bądź niemądrą piszczałeczką. Nie zgubiłam się. Ja chciałam tu zostać. Zbierałam te magiczne kryształy, by zrobić fletka zoo, pamiątkę dla tęczowego króla. Tylko że ten ostatni kryształ nie chce nawet drgnąć i brakuje mi dźwięku, a za nic nie odejdę stąd bez niego. Jaka przyjaciółka wraca do domu z niedokończoną pamiątką? Nie wydaje mi się, żeby ona miała w planach powrót. Przyszliśmy, by uratować Wleczysławę. Nie możemy wrócić do domu bez niej. Więc się pośpieszmy, Tru. Niedługo zapadnie zmierzch i razem z Wleczysławą utkniemy tu aż do następnego dnia niekończącej się tęczy. Okej. Jeśli Wleczysława nie chce wrócić bez tego kryształu, pomożemy jej go wyciągnąć. Pora na drugie życzenie. Zizazu, chodź lotuj! Do dzieła, Grzmotku! Grzmotek! Życzenie działa już! Cześć, Grzmotku! Czy twój tupot Grzmot pomoże obluzować jeden uparty kryształ? Grzmot, Grzmot! Uwaga, kochani! Zaczynamy! Kleszczące kastaniety! A to co? Grzmotek pomoże ci wyciągnąć ten kryształ! Może lepiej chodź tu do nas na chwileczkę. Wskakuj! Dobra, Grzmotku! Czas grzmot, grzmot, grzmotnąć! Dawaj, Grzmotku! Prawie! Dobrze się spisałeś, Grzmotku! Wracaj na miejsce! Wow! Aż cała tęcza zalśniła! Taką właśnie moc mają tęczowe kryształy! Czy ten mały prezent nie będzie dla króla wprost idealny? Król będzie zachwycony, Wleczysławo! I przekażemy mu go dzisiaj, tak? Znaczy, jeszcze przed zachodem słońca! Możemy nie zdążyć! Bez słońca nie będzie tęczy, po której wrócimy do domu! Chodźmy, nie tracimy czasu! Nie damy rady tam wejść! To drobiazg dla Kitinati z super tęczowym chwytem! Przypomnij mi, żebym zaostrzył pazurki. Czy jest inny sposób, żeby opuścić tę wyspę? Miałam się nad tym zastanowić po wydobyciu kryształu. Więc utknęliśmy na tej wyspie do kolejnego dnia niekończącej się tęczy? Są też jasne strony. Prezent dla króla jest skończony. Co? Nie wziąłem ze sobą rybnych znikersów! Nie! Jest tyle smaków, których jeszcze nie spróbowałem. No już, Bazyli, chwyć się dobrej myśli. To jest to! Mam tu coś, co pomoże nam się chwycić. Pora na trzecie życzenie. Zizazu, chodź no tu! Do dzieła, Korokoro! Życzenie działa już! Cześć, Korokoro! Czy pomożesz nam się wspiąć na tę niewyobrażalnie stromą tęczę? Korokoro! Leć, Korokoro! No już, chodźcie! Dobrze, teraz musimy biec jak najszybciej. To działa! Dlaczego tęcza migocze? Słońce zachodzi, kończy nam się czas! Szybciej, kochani, szybciej! Jesteśmy na szczycie tęczy! Koniec wspinaczki! Teraz już jest tylko z górki!
nie powinienem był im pozwalać iść wzdłuż tęczy. Och, straszny szafir! Bardzo za nimi tęsknię. Hej, czy to nie? Jest za późno! Tęcza znika! O nie! Chyba nie damy rady! To już koniec! Kłębuszka! Na taktowne tamburyny! Uratowałaś nas! Ze wszystkich mięciutkich rzeczy, które kocham! Jesteś najlepsza. Dzięki, Kłębuszko. Na tobie zawsze można polegać. Na tobie też, Korokoro. Korokoro! Wracaj na miejsce! Na zdrową zieleń! Wleczysławo! Tęczowy królu! Bardzo tęskniłem i tak bardzo się o ciebie martwiłem. Wybacz, że na tak długo znikłam, ale nie mogłam wrócić do domu bez tego wyjątkowego prezentu dla ciebie. Fantastyczna fuksja! To fletka zoo! Wleczysławo, twoje pamiątki zawsze są wspaniałe, ale największym skarbem jest prawdziwy przyjaciel. Tęczowy królu, masz rację. I zdobyłam dwoje nowych przyjaciół, którzy zrobili wszystko, by mnie odnaleźć. Przykro mi, że przegapiliście dzień niekończącej się tęczy. Wiesz, nie cały dzień. Przed nami jeszcze wielki finał. Boski błękit i raźny róż, niech naszym oczom się jawi już. I zaczynamy! To najlepsza część dnia niekończącej się tęczy. Niebo wnet rozświetli piękny blask, więc swego przyjaciela przytulić czas. Precy! Blah, 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 blah
Konkurs jedzenia ciastek, konkurs tańca yeti, zawody miastobusów trututu. Wszyscy mnie poprosili o sędziowanie. Wow! Zdaje się, że masz bardzo dużo roboty. Wiem, ale uwielbiam dużo robić i pomagać. Zielone dzień dobry, kochani Trui i Bazylii. Chodźcie z nami świętować to, że tęczowe królestwo jest fantastyczne i bajeczne. Frajda bajda! Frajda bajda! Frajda bajda! O, mam coś specjalnego na tegoroczny festiwal. Jajo ptaka Hinotari. Mama ptaka Hinotari składa jedno jajo raz na 1000 lat. O, jak miło!
miło, że możemy je podziwiać podczas tego święta. Och, a skoro mowa o festiwalu, martwi mnie trochę ogrom królewskich funkcji, którym muszę sprostać w trakcie opieki nad jajem. Popilnuję go, a ty zajmiesz się frajdabajdowymi obowiązkami. Poważnie? Oj, dziękuję, Tru. Jesteś taka pomocna. O, jaki słodziak. Tru, nie masz już dziś wystarczająco dużo obowiązków na głowie? Mam, ale im sprostam i popilnuję jaja. Żaden problem. Dziękuję, Tru. Udanego festiwalu frajdabajda. Ja jest takim jajem. Ale ten lodowy rożek jest niesamowity. Tru, patrz na mój multismakowy monster rożek. Pięć minut nie leżał. Jeden, dwa. To mój pierwszy konkurs. Zawody miasta busów Trututu. Zbieraj się, sędzio Tru, miłego. O-o. Jajko chyba nie lubi przebywać w hałasie. Zajmę się nim. Ty idź potrąbić z miastobusami, a ja pospaceruję tu z jajem. Dzięki, Bi. Wracam niedługo. Tak, chociaż praca wiecznie trwa. Kto jest moim jajem? Ty, jajeczko, tak? Och, witaj, Tru. Jesteś gotowa wybrać najlepsze Trututu? O, gdzie jest jajo Hinotari? Jajko nie lubi hałasów, mój panie. Dopóki nie wrócę, Bazyli się nim zajmuje. A. To sprytnie. Dobrze, autobusy, pora zatrąbić. Ładnie. Jak cudownie. Na złote gardenie. To przecudowne. Mamy zwycięzcę Trututu. Moje gratulacje. Ojejku. Jajka czują się dobrze w towarzystwie kotka. To oczywiste. Kotki mają kojący wpływ na każdego. Cześć, Bi! Co z jajeczkiem? Jest na miękko. To jajeczny kawał. Jajko ma się świetnie. To super, że nie wejdzie z tego jajecznica. Jajecznica. Dobre. Cześć! Za moment będziemy zaczynać konkurs tańca Yetich. O-o, znowu hałasy? Biedaczek. Idź, Tru, ja go popilnuję. Dzięki, Bi. Będę wkrótce. Jajeczku chce balonika? Wybierzemy kilka i na jajeczku zawiążemy. Ten byłby fajny. Nie, nie, nie. Popatrz, tamten jest niesamowity. Spójrz, jakie ma kolory. Wow, chwileczkę, tamten. Nie, nie, nie. Może te dwa? Chwila. Może te dwa? Ta. Chwila. Moment. Balony się unoszą. A jeśli jajeczko odfrunie? O, czym ja się martwię? Przecież ty się nie... Wyklujesz nagle? O nie. Mamy zwycięzcę konkursu tańca Yeti. O, racja! Konkurs, gdzie jest Rocky? Prawie zapomniałam. Sprawdzę, co ubi i jajka za chwilę. Jajko! O, no tak, wykluło się. Pisklaku! Gdzie jesteś? Mam nasze balony! Pisklaku! Ach, ten kurczak nie może być daleko stąd! Mama! Wiesz, co masz robić, Rocky? Zapraszamy po nagrody! Odgadnijcie, czy to skała, czy skalna kreaturka! Jeśli wam się uda, nagroda jest wasza! Skalna kreatura! Nie! Skała! Skalna kreatura? Fantastycznie! Moje gratulacje! Jej! Panno Tru, pani... Konkurs jedzenia ciast! O nim też zapomniałam. Oh, powinnam wrócić szybko do Bi. Mama?
tutaj jesteś! O, oj, smaczna kukurydza? Świetnie. Hej! Nie łaskocz mi nosa! Załaskotałaś mnie chyba. Ładne piórko ogonowe tak w ogóle. Mama? Mama? Nie, 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 nie. Siedź tu, pisklaku, dobrze? Pójdziemy znaleźć trup. Pisklaku? O nie, 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 pisklaku! Pisklaku! Cześć, Bazyli! Co jest? Zabawna historia. Jajko! Wykluło się? Tak, troszkę. Okej, całkiem. Wykluł się całkiem! I jeszcze uciekł! O nie! Powinnam była wrócić. Tęczowy król liczył na mnie. Musimy znaleźć jajko! Teraz to jest pisklak, bo się wykluł i w ogóle, no wiesz. Obiecałam pomóc zbyt wielu osobom, Bi. I nie potrafiłam. Nie powinnam była podejmować się pilnowania jaja, a teraz jest problem. Przykro mi. Nie martw się, Tru. Każdy wie, jak bardzo chcesz pomagać. Teraz ja pomogę tobie. Dzięki, Bi. Jesteś super. A teraz poszukajmy jaja, znaczy pisklaka. Poszedł tędy! Pisklaku! Jaki słodki mały kurczaczek! Mama? O, myślisz, że jestem jej mamą? Widziałeś to? Całus od pisklaka? Zmienia ludzi w pisklaki! Musimy coś z tym zrobić! Za tym pisklakiem! Pisklak jest szybki! Szkoda, że nie widziałaś, jak szybko jadł kukurydzę! Lubi ją? Szybko, Obi! Bierzemy! Pisklaczku! Patrz na to! Mam dużo pysznej kukurydzy! O, witam, Piskle i Notari! Piskle i Notari? O, rany! Wszystko gra, mały? Mama! Tru, Bazyli! Piskle i Notari wykluło się! Wiemy, wiemy! Próbujemy go odnaleźć! Trzeba to zrobić szybko! Dopóki Piskle nie dostanie całusa od matki, będzie całowało wszystkich! Naprawdę? Tak! I wszystkich mieszkańców zamieni w małe pisklaki! Nie martwcie się! Na szczęście znam sposób na złapanie pisklaka i Notari. To tak proste jak... Wasza wysokość! Co tu się wyprawia? Przyszłam na festiwal Frajda Bajda, by się bawić. Jeśli się dzieje coś złego, trzymajcie to z daleka ode mnie. Mama! Pisklak szuka swojej mamy. Będzie całował każdego, aż jej nie znajdzie. Lepiej szybko ją odnajdźmy. Jeden pisklak i Notari jest super, ale całe miasto? No weź. Potrzebna nam poważna pomoc życzeń. O, kłębuszko! To trzeba życzeń! Dzięki, kłębuszko! Cześć, Zi! Witajcie, Tru i Bazyli! Po co ci tyle życzeń? Świętujemy festiwal Frajda Bajda i mamy swoje własne konkursy. Teraz będzie wyścig w workach. Tym razem ja będę sędziował. Na mój znak, gotowe, startujcie! Mamy zwycięzcę! Nie martwcie się, będzie dużo zawodów. Każdy dostanie wstążkę. Jak drzewo życzeń może ci pomóc? Mamy problem, Zi. Piskle i Notari wykluło się i teraz całuje wszystkich i zmienia ich w pisklaki. O nie! O tak! Gorzej! Będzie tak wszystkich całować, aż nie weźmiemy jej na górę tipi-tipi-top, bo całusa od jego mamy! Wielka grawitacjo! Co za dylemat! Usiądźmy i przemyślmy sprawę.
Jak zamierzasz rozwiązać problem? Więc muszę zebrać pisklaki w jednym miejscu i wybrać tego prawdziwego. Dobry plan. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Przydałoby się odmienić wszystkie nieprawdziwe pisklaki. Świetny pomysł. Drzewo życzeń wysłuchało cię, Tru. Pora udzielić ci trzech życzeń. Jestem gotowa. Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Grupa życzeń. Sprawdźmy, co Życzopedia o nich powie. O, tutaj jest. Pierwsze życzenie to fakirek. Muzyczne życzenie, które gra tak czarującą muzykę, że każdy podąża za jej dźwiękiem. To świetnie! Pisklaki podążą za jego muzyką i dam radę zebrać je wszystkie razem. Drugim życzeniem jest odcieniek. Ile barw! To kolorowe życzenie może zmienić kolor wszystkiego i wszędzie. Piskle lubi kukurydzę. Może jeśli przemaluje wózek na żółto, piskle chętnie do niego wskoczy. Wózek będzie jak kawał wielkiej, soczystej kukurydzy. Na koniec macie tremo. Tremo nie tylko może służyć jako lustro, może też się powiększyć lub pomniejszyć. Nie jestem pewna, jak lustro ma mi pomóc z pisklakami, ale na pewno jakoś je wykorzystam. Jak zawsze, Tru. Dzięki, Zee. Tobie również drzewo życzeń za użyczenie mi swoich życzeń. Bazi! Powodzenia, Tru! Na festiwal Frajda Bajda, Kłębuszko! Trzeba odnaleźć pisklę i odmienić każdego! Bierzesz mnie za mamusię? Jak super! Mama? Musimy zebrać wszystkie pisklaki, zanim wszyscy się w nie przemienią. Znam na to idealny sposób. Znalezienie życzenia. Ojej, znamy różne sposoby, no. Zbiorę je wszystkie za pomocą muzyki. Zizazu, chodźmy tu. Wydzieliłam papierku. Życzenie działa już. Słuchaj. Znasz jakąś piosenkę dla pisklaka? Super, posłuchajmy. Hej, to działa! Ale czy się nie rozbiegną, kiedy przestaniesz grać? Nie, jeśli je zbierzemy w jakimś miejscu. Znam idealne miejsce. W drogę! Raz, dwa, lewa, prawa i do przodu. Okej, są wszystkie pisklaki, ale jest ich tak wiele. Co teraz? Wiesz, gdybyśmy mogli się jakoś wznieść i przyjrzeć im się, wtedy może odnajdziemy nasze piskle. Fakirku, dziękuję, spisałeś się. O, Kłębuszko! Ciężko wybrać prawdziwe piskle. Wyglądają podobnie. Tak, wszystkie mają te wielkie oczka i te słodkie ogonki z jednym małym czerwonym piórkiem. Czerwone piórko? Tak, takim pisklak łaskotał mnie po nosie. Bi, ja widzę tylko jedno czerwone piórko. Mama!
pewno pisklaczek. Znalazłeś go, Bill! Żadnych całusów, żadnych całusów! Mam cię! Jesteśmy wspaniali! Dzięki, Tru. Ale co teraz? Kurczaki znowu są wszędzie. Potrzebujemy zwrócić czymś ich uwagę. Coś jak... kolba kukurydzy! Co? Bomblomusowe kule? Ta-dam! Oto wielka kocia kolba! Jest fioletowa, ale przynajmniej łatwo się w tym ruszać. Zapeszyłem. Musisz się tylko przyzwyczaić. A drugie życzenie pomoże nam z kolorem. Zizazu, chodź tam tu! To dzieło odcienku! Życzenie działa już! Cześć, odcieniek. Przemalujesz na żółto kostium Bazylego, żeby wyglądał jak zboże. Myślisz, że dałbyś radę? Aha. Jest! Wyglądasz jak super snopek. Dokładnie! Hej, chwileczkę. Dzięki, mały. Zbierzmy je ponownie. Hej, kurczaki! Mam dla was gigantyczną kolbę kukurydzy. Czemu nie pociąga ich moje kukurydziane ciałko? Bądź bardziej... kukurydziany. Kukurydziany? Co ona ma na myśli? O, okej, zaczynam! Kto, kto, kto żółty frak też mieć chce? Ko, 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 kolba albo aż? Dwie! Jej, zarymowałem! To działa! Zbyt dobrze! Nogi! Szybko, Bi! Wracamy do ich poprzedniej zagrody! Biegnę i już szybciej nie mogę! Szybko, Bi! Dasz radę! Dałem! Dałem! Jednak nie dałem! Bazyli! O, moje biedne małe kici piskle! Dzięki, Kłębuszko. Ale straciłam Bazylego. Jako jedyna nie jestem pisklakiem. Wow, Gryzeldo. Wróciłaś? Tru, nie wiem, co tu się wyprawia. Ale lepiej, żebyś... Odbicie! Tak jest! Kiedy Piskle zobaczyło swoje odbicie, odmieniło się w Gryzeldę. Byłoby znacznie szybciej odmienić wszystkich przy użyciu lustrzanego życzenia. Zizazu, chodź na tu! To działa, Tremo! Życzenie działa już! Tremo, jesteś gotowy pomóc mi wszystkich poodmieniać? Super! Ruszajmy! Cześć wam! Kto się kryje za tym słodkim dzióbkiem? Hej, udało się! Dzięki, Tru! Dlaczego mam chęć na kolbę kukurydzy? Hej, nie uciekajcie! Byłoby znacznie łatwiej z większym lustrem. Tremo, powiększ się tak, żeby widziało się w tobie każde piskle. Dzięki. A więc w drogę! Spójrz na siebie, maleńki. Fijołkowe śliwko daktyl. Znowu jestem królem. Hej, cip, cip, cip. Nie, no nareszcie. O, mój mały Fruity Frutus. Znowu jestem pięknym, jedwabistym kotkiem! Tru! Trochę jestem szczęśliwa, Bi! Super, że jesteś! Reszta już też wróciła do swoich ciał! Milusio, ale gdzie pisklaczek? Tutaj! Mama!
Zabierzmy ją do mamy na górę tipi-tipi-top, zanim znów kogoś pocałuje. Nie mamy chwili do stracenia! Och, mamo ptaka Hinotari! Przynosimy ci mały dar z festiwalu! Już po wszystkim? Można to szybko sprawdzić. Mogę? Dziękuję. Nie ma za co. To działa. Jestem sobą. I mnie. Dziękuję.